Tego, Jordan to wyłącz. Jordan. Raz, dwa, trzy, poszło. Czy my w ogóle dzisiaj zaczniemy? Panie Jezu, tak... Pnic. Jedziemy. Szczęść Boże. Dzień dobry. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku TNS, w którym będziemy mówić... No właśnie, będziemy mówić o sakramencie chorych. Mówi o tym punkt 1527 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sakrament namaszczenia chorych ma za cel udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanej ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Słuchajcie, sakrament namaszczenia chorych to bzdura czy nie? Pierwsze pytanie. No to bardziej ty musisz odpowiedzieć, bo ja... Znaczy, nie, a dlaczego bzdura akurat? Czy on coś nam daje? Czy to jest tylko takie symboliczne? Znaczy dla osób wierzących, no to jest tajemnica, tak? Ale która się objawia poprzez właśnie ten sakrament. Ale tajemnica przez namasz... czego? Znaczy tajemnica Wszechmocy Bożej, która się objawia właśnie poprzez namaszczenie danej osoby, która jest chora, cierpiąca. No ja na przykład ufam w to, że Bóg pomaga, tak? Że uzdrawia, że zmniejsza ból, cierpienie danej osoby. I ten fizyczny, i duchowy. Nie wiem, czy pamiętasz właśnie ten ostatni odcinek, czy wiesz, że gdzie ksiądz Andrzej mówił o sakramencie namaszczenia chorych. I on tam mówił tak naprawdę o cudzie, dzięki któremu któremu się stał, dzięki temu sakramentowi. Ten cud się stał, tak? Cieszę się, że oglądasz regularnie to, co nagrywam. Ale bardzo mi się podoba, że ja też mi się podobało, co ksiądz Andrzej powiedział. No, a ty mnie... Bo normalnie mówisz mi na ty, ale teraz nagle ksiądz Andrzej powiedział no, pięknie o cudzie akurat... związanym z sakramentem namaszczenia chorych. Bo jak mówiłem o cudzie, to pewnie to był ksiądz Andrzej, na pewno. Tak, ja też ksiądz Andrzeja za to szanuję. Ale to jest nie bardzo ważny sakrament. Mówiłeś o pewnego rodzaju tajemnicy, tak? No tak, każdy sakrament jest tajemnicą, tak? No dobra. Jedziesz po nim. Ale chodzi mi sam sakrament namaszczenia chorych. Czy traktujecie to jako namaszczenia chorych, czy macie, no dążę do pewnego wątku, który za chwilę, jeśli wy tego nie powiecie, sam powiem, ale z czym tam się kojarzy sakrament namaszczenia chorych? No ze starością, z taką ostatnią prostą tak zwaną, kiedy człowiek już jest przygotowany na śmierć i w zasadzie to... No właśnie, to tak mi się kojarzy. Czy na pewno spotkaliście się z takim określeniem, że sakrament namaszczenia chorych to nie chcę nazywać tego sakramentem śmierci, bo nie ma czegoś takiego jak sakrament śmierci, ale... Ale git by było. Ale osób umierających, tak? Nie. Ostatnie namaszczenie, po prostu. No, ksiądz Andrzej pewnie jako ksiądz tak nie powie, ale... Ja przepraszam, ale to się nazywa sakrament namaszczenia chorych, czy sakrament ostatniego namaszczenia, bo to jest różnica, tak? Ale to ludzie tak traktują jako synonim. Ale to nie jest to samo. Jest. Jest. Czy to jest sakrament ostatniego namaszczenia? Nie, sakrament namaszczenia chorych. Nie ma czegoś takiego jak sakrament ostatniego namaszczenia. Jest sakrament namaszczenia chorych. Wow. Ale ja sam przyjąłem... Chwila! Ostatnie namaszczenie albo sakrament chorych. No, ale więc, no dobra, przez to mówię, że nie ma ostatniego namaszczenia. A my rozmawiamy o sakramencie. Ale naprawdę, chorych. To co mówi Maciej jest okej. Czyli sakrament namaszczenia chorych niestety ma błędną terminologię. I ta błędna terminologia brzmi, że to jest ostatni sakrament, albo ostatnie namaszczenie, dokładnie, albo sakrament na drogę do nieba. Różnie to ludzie... Natomiast to jest złe sformułowanie. Dobre sformułowanie to jest, że to jest sakrament namaszczenia chorych. Tak? No czyli tak, bo... po to, żeby uzyskać uzdrowienie. Dokładnie. No ja sam w swoim życiu już dwukrotnie przyjąłem ten sakrament i wcale nie jestem umierający jeszcze. No i właśnie o to mi chodzi, z osobą umierającą. Powiem wam tak, że ja jak byłem dzieckiem, mieszkałem w bloku, gdzie zawsze widziałem po przeciwnej stronie budynki. I widziałem, że podjeżdżał ksiądz z Panem Jezusem i podjeżdżał do
domu, gdzie mieszkała osoba starsza, to uwierzcie mi, że wszyscy w klatce mówili, umarła, bo przyjechał ksiądz. Ale tak ludzie myśleli, nie? Że faktycznie był to sakrament zarezerwowany tylko dla osób starszych albo umierających i też, że księża przyjeżdżali najczęściej na moment samej śmierci i pewnie stąd się to wzięło. Natomiast to jest sakrament uzdrowienia. Pamiętajmy, że my mówimy cały czas jeszcze o sakramentach uzdrowienia i sakrament chorych jest sakramentem uzdrawiania. Znaczy właśnie bardzo fajnie powiedzieć to właśnie tym poprzednim naszym, czy twoim, czy wiesz, że... Gdzie, moim! Kiedyś było to już nasze, gdzie, także jest moje! Gdzie lekarze powiedzieli, że nie dają szans, tak? Nie, rozkładają ręce, nic nie mogą zrobić. To jest twój czas teraz. Ja teraz miałem w zeszłym tygodniu taką sytuację, że pani poprosiła mnie do swojego męża, z którym nie było żadnego kontaktu. I mówi do mnie, że bardzo prosi, żeby sakrament o chorych. No i dobra, nie ma problemu. Czy może przyjąć Komunię Świętą? Nie. Ja mówię, no dobra, to przyjdę z samym sakramentem chorych. Przyszedłem, namaściłem, porozmawiałem z nimi, poszedłem do domu. Dwa dni później ona do mnie przychodzi, mówi, że mąż się obudził, jest wszystko okej. Nie? Nie jest taki, jaki był, czyli nie ma tyle sił, natomiast jest z nim normalny kontakt. Nie? Więc dla mnie to są też takie normalne cuda, które gdzieś się pojawiają. Nie? Właśnie się powiedział, że to jest taki sakrament, no to jak to cudów, tak? I to nie jest bzdura. No, część mówi, że tak to sobie ksiądz pomaści palec i tam sobie pomaści jego czoło, ręce i będzie wszystko okej. Okay. Nie, no to jest naprawdę sakrament, który daje życie i daje też siły na walkę z chorobą. I to wiele razy widziałem, nie? Że to mnie na przykład bardzo przerażało. Mnie to fascynowało, jak ludzie reagują na sakrament namaszczenia chorych. Nie? Dzieci z głębokim autyzmem albo z upośledzeniem, jak się do nich przychodziło z sakramentem namaszczenia chorych, to takiej radości to ja nigdy nie widziałem, nie? Że po prostu one wiedziały, że to jest coś niezwykłego. Nie? Ktoś mówi, jak osoba upośledzona może wiedzieć? No wiedzą. Jakaś intuicja. Coś. Nie wiem, co to jest. Natomiast ja dopiero jak byłem księdzem, jak jestem księdzem, to dostrzegam ogromną wartość tego sakramentu. I denerwuję się, jak ktoś mówi, że to jest ostatnie namaszczenie. Mhm. Ja pamiętam, była sytuacja, że kiedyś poszedłem do kobiety i ja mówię, że przyszedłem do pani z sakramentami, bo córka prosiła, ale ja nie umieram. A ja mówię, jak pani umrze, to ja różaniec zmówię, ale na razie tylko się pomodlimy. A to dobrze, no to jak pomodlimy się, to spoko. I w ogóle takie myślenie, że to jest ostatni sakrament. Nie, no to jest sakrament mający dać mi siły na walkę z chorobą, z przeciwnościami i tak dalej. No właśnie, ale co do tej pani właśnie, która powiedziała, że ona jeszcze nie umiera, tak? No to masz też takie, no, ty jako ksiądz, w twoim doświadczeniu, że osoby boją się tego sakramentu? Czy wy na przykład boicie się tego sakramentu? Serio? Ludzie się boją tego sakramentu. Ale na pewno, jak ja cię namaszczę, to na pewno umrzesz. To jest tak, nie mogę powiedzieć imienia tego księdza, ale mieliśmy takiego księdza znajomego, który był kapelanem. Jak jego brali, to za każdym razem, jak on szedł z sakramentem namaszczenia chorych, to w przeciągu 12 godzin dana osoba umierała. Naprawdę. I ja na początku myślałem, że on sobie żartuje ze mnie. I faktycznie on potem mówi, dzisiaj 5 osób namaściłem. No i potem proboszcz następnego dnia poszedł i mówi, że te 5 osób zmarło. I mówię, ale statystyka! I pamiętam do dnia dzisiejszego, jak kiedyś zadzwoniła pani do biura parafialnego i mówi, że mąż będzie miał operację, czy mógłby przyjść ten ksiądz, ale ten, który uzdrawia, nie, który wysyła na drugi świat. Tak mnie to rozbawiło. Ja mówię, dobrze, to przyjdę. Ale ksiądz na pewno tam nie pracuje. Ja mówię, nie. Ale ludzie się boją. Są przerażeni, jak słyszą sakrament namaszczenia chorych. Dobrze, a to teraz ja mam takie pytanie bardzo prywatne. Powinno się zmienić terminologię właśnie sakrament uzdrowienia chorych. No jest, to właśnie najlepsze jest to, że jest taka terminologia sakrament uzdrowienia chorych, natomiast bardzo mało osób o tym wie. Wolą mówić ostatnie namaszczenie, niż używać prawidłowych nazw. No czyli sakramentu namaszczenia chorych nie musimy przyjmować tuż przed śmiercią. Wręcz przeciwnie. Nie, tylko się mówi, że jak przyjmujemy sakrament namaszczenia chorych, przed śmiercią pewnie tam z reguły jest jeszcze spowiedź święta i komunia święta, czyli pełnia tak sakramentów, ten wiatyk cały, to jest taki pokarm na drogę do nieba, nie? Że tak się mówi, że to się wtedy zamyka taką klamrą, że na początku jest chrzest święty, gdzie się namaszcza krzyżmem i prosi się Ducha Świętego, aby wstąpił w dziecko i chronił je. I drugie namaszczenie chorych, które jest taką klamrą, że życie się zakończyło i w tym momencie zaczynamy zupełnie coś innego. Nowe życie. Zobacz, katechizm Kościoła katolickiego też mówił o tym, że kiedy chrześcijanin jest w jakimś niebezpieczeństwie, tak? Czy to chorobie, no czy w ogóle jest w jakimś niebezpieczeństwie, czy
jakieś na przykład zawody, nie chcę mówić tego, policjanci, strażacy, żołnierze są jakoś specjalnie przeszkoleni do tego? Nie, sakrament namaszczenia chorych może udzielać tylko i wyłącznie ksiądz. Mhm. Tylko i wyłącznie. Ale czy na przykład strażacy mogą przyjmować sakrament namaszczenia na przykład statystycznie raz w miesiącu? Bo nie, znaczy my mamy też taki zwyczaj, że staramy się, jak ja chodzę do moich chorych, żeby raz w roku odnowić ten sakrament namaszczenia chorych. Z reguły to też namaszczenie chorych jest w parafiach w określony dzień. Najczęściej związany z Lourdes i z uzdrowieniem, jak najbardziej to rozumiem. Albo gdy są misje parafialne, rekolekcje, jakieś specjalne święta czy uroczystości. Natomiast faktem jest, że to nie jest taki sakrament, który my przyjmujemy codziennie, tak? To jest raz na jakiś czas. Po to, gdy ja czuję się słabo, gdy się czegoś boję, kiedy, nie wiem, jest niebezpieczeństwo mojej śmierci, to w tym momencie ja przyjmuję ten sakrament. No strażak idąc do pracy nie wie, czy będzie miał niebezpieczeństwo śmierci, czy nie. Nie, ale żołnierz idący na wojnę? To jest żołnierz idący na wojnę, pamiętajcie, że oni mają kapelanów. I kapelan jest zobowiązany, żeby w razie czego im służyć także sakramentem namaszczenia chorych. No miejmy nadzieję, że zawsze mają. Mają. Oni muszą to mieć, bo to jest ich zadanie. Tak samo jakbym ja był kapelanem w szpitalu i ktoś mnie prosił o sakrament namaszczenia chorych. O, nie mam. O, i zapomniałem. No to jest w ogóle niedopuszczalne w tym momencie. Mhm. Dobra, a co jeśli nie zdążę? Co jeśli nie zdążę przyjąć sakramentu namaszczenia chorych? Znaczy, ma za cel uzdrowienie. Tak. A jeżeli ja już umieram, niektórzy to nie umierają. Ma sensu, ale niektórzy właśnie umierają, nie zdążą przyjąć sakramentu. Ale też chcą przyjąć przed śmiercią sakrament namaszczenia chorych, bo się wtedy uspokajają, mają wtedy dobrą, spokojną śmierć. Nie, dobrą, spokojną śmierć, głównie o to chodzi. Taka zasada jest, że pamiętajcie, że sakramenty są tylko dla osób żywych. I ktoś może powiedzieć, że jesteśmy okrutni jako księża, natomiast jeżeli ktoś wzywa do osoby świeżo co zmarłej, to w tym momencie my nie udzielamy sakramentu namaszczenia chorych. Ksiądz przyjdzie do tej osoby, natomiast on się będzie modlił o radość życia wiecznego, najczęściej koronką do Bożego Miłosierdzia. Natomiast nie udzielamy sakramentu chorych, gdy dana osoba zmarła. Już. Chociaż tutaj jest taka kwestia, znaczy... Różnie, znaczy nie, księża ogólnie, jak dana osoba jest stwierdzony zgon, nie namaszczają. Natomiast ja sam byłem świadkiem sytuacji, że myśleli, że facet zmarł, bo się wbił na widły, dosłownie, i go zostawili tam w tej szopce. I on miał wszystko było widoczne i po prostu siny i tak dalej, na bank. No i rodzina mnie tam wepchnęła. I zostawiła. Ja mówię, fajnie. No więc mówię, to namaścić, nie namaścić, co zrobić? Nie wypuszczą mnie, jak tego nie zrobię. No więc faktycznie wtedy dałem formułę, bo to było od razu, zanim przyjechała karetka i tak dalej, bo kościół był blisko. I mówię, jeśli mnie słyszysz, przez to święte namaszczenie. I słuchajcie, ja kończę i facet. Ej, to w tym momencie księdzu by się na pewno też przydał sakrament namaszczenia chorych. Ja myślałem, że z zawałem odejdę. A się okazało, że oni dobrze też zrobili, że on się nadział na te widły i mu nie wyciągnęli ich. I zatrzymali krwotok i po prostu on stracił przytomność, ale też miał tak słaby oddech, że nie było... I potem się ten facet przeżył, nie? Ale ja... Tego bym nie chciał przeżyć drugi raz. Ale wypuścili z tej szopki. Potem tak. Nie, ale to są takie sytuacje, bo wy myślicie, że to jest takie przyjemne chodzić, nie wiem, do konających, do chorych i tak dalej. Albo jak cię na przykład pielęgniarki zamykają w takiej sali postmortem, czyli po śmierci, nie? Czyli na przykład ty idziesz pomodlić się nad zmarłą osobą i nagle pielęgniarka mówi, o jest tutaj, niech ksiądz wejdzie. Jest tak, chory, przykryty, znaczy zmarły, przykryty, jarzeniówka i ty. I teraz masz perspektywę, że nie daj Boże cię chwyci za rękę, to ty na pewno tam trupem padniesz. To są takie doświadczenia dosyć trudne, natomiast księża są do tego, powiedzmy, że przyzwyczajeni. Dla mnie za każdym razem sakrament namaszczenia chorych jest dosłownie cudem. Mm-hmm. Słuchajcie, myślę, że tym możemy też zakończyć dzisiejszy odcinek. Wiedzmy o tym, że sakrament namaszczenia chorych jest cudem. On cuda zdziała. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo interesuje, czy wy też boicie się tego sakramentu? Dzięki.
Nie wróć jeszcze raz TNS. Łoja! A czym się różni TNS? No, różni się. Już nawet Maciej wie dlaczego. Jedziemy. A czym się różni, to w końcu jak to się... Powiem TNS. TNS. Musi być TNS. A tak. A teraz to się już nie nazywa Trójca. Nazywa się w rozciągnięciu, ale... tak. Ale no ogólnie ma... Musi się nazywać TNS. Czyli Trójca niekoniecznie święta bez S. Si.